Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku. Przede wszystkim chciałbym po pierwsze ogromnie podziękować za taki odbiór tego podcastu i nie powiem, no mega się jaram tym, że jak dzisiaj sprawdziłem to w ostatnio popularnych podcastach na Spotify Polska byłem na 6. miejscu, także mega się jaram, dziękuję bardzo za wszystkie udostępnienia, cieszę się, że Wam się właśnie to podoba i teraz co, no lecimy do top 200 w Polsce, a potem do top 100, a potem zobaczymy co się będzie dalej działo. Dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o mojej najlepszej inwestycji w życiu, a dokładnie chodzi mi tu o książki. I poczekaj, zanim wyłączysz, no bo nie mówię, nie wiem, o kryptowalutach, o nieruchomościach czy o innych takich, to naprawdę posłuchaj tego, bo myślę, że dużo osób będzie mogło się z tym utożsamić w pewien sposób, bo ja nigdy nie byłem molem książkowym, tak. I do 19 albo do 20 roku życia przeczytałem ze 4-5 książek i w to wyliczam też lektury, dlatego że ja lektur nie czytałem, bo no po prostu dla mnie były nudne. Ogólnie dla mnie książki fabularne też jakoś nigdy nie były za ciekawe. I dla mnie książki fabularne do dzisiaj są na poziomie chociażby chociażby filmu albo czegokolwiek. No dla mnie to jest po prostu sztuka opowiadania historii w pewien sposób. No tutaj jest w formie to książki, ale jakoś ja nie zauważyłem, żeby czytanie książek fabularnych mi coś dało. Niemniej jednak tych też przeczytałem trochę w momencie, gdy odkryłem po prostu autorów, którzy mi po prostu pasują. I ja na przykład lubiłem czytać książki grozy i głównie takimi moimi ulubionymi autorami to był Chuck Palahniuk, którego przeczytałem prawie wszystkie książki, a przynajmniej wszystkie te, które wydał do 2014 czy 2015 roku, oraz Stephen King, którego też przeczytałem sporo książek, chociaż na pewno dużo jeszcze przede mną, ale no właśnie, jak to się stało w ogóle, że to się zmieniło, no bo w tym momencie jestem na poziomie czytania 20-30 książek rocznie, czyli no mniej więcej wychodzi powiedzmy jedna książka na 2 tygodnie, z tym, że w tym roku to było tak, że przez pierwsze pół roku prawie w ogóle nie czytałem, dlatego że no odzwyczaiłem się, nie robiłem tego na co dzień i to jest też trochę jak nawyk, to jest jak ze zdrowym odżywianiem czy z trenowaniem, że jeżeli tego nie powtarzamy, to przyzwyczajamy się do tego, co było kiedyś i to nie są takie czynności, które przychodzą nam naturalnie, no bo to nie jest jakby komfortowe, to nie jest takie normalne, no bo wygodnie jest usiąść, nie wiem, na fotelu, obejrzeć Netflixa, czy obejrzeć jakieś głupoty w internecie, a czytać, no ludziom się nie chce, bo też mamy problem ze skupieniem się na jednej czynności w danym momencie. Ale no właśnie, jakby wkręciłem się znowu w książki i przez ostatnie 3 miesiące przeczytałem ich, a raczej przeczytałem i przesłuchałem, bo też słucham książek w formie audiobooków, 10 sztuk, czyli no wychodzi prawie książka na tydzień i nie przestaję, jakby jeszcze sobie wyrzucam większe tempo, żeby ich do końca roku było około 25 czy 30. Przejdźmy najpierw do takich obiektywnych przesłanek za tym, dlaczego w ogóle warto czytać, bo są takie, są badania przeprowadzane na ten temat, które pokazują jasno, co osoby, które czytają regularnie książki mają, czego ci, którzy tego nie robią, nie mają, czyli większość tak naprawdę osób, dlatego że średnia chyba w Polsce wynosi 1 książkę na rok dla Polaka, z czego to wiadomo, to jest tak, że 80% w ogóle nie czyta, a 20% jakby nadrabia i czyta kilka książek rocznie, z tym, że nie ma co ukrywać, że w większości to też są raczej książki fabularne, bo takie są zazwyczaj bestsellerami, ewentualnie też biografie, więc Pierwszy powód, dlaczego warto czytać, to jest to wzmocnienie mózgu i tutaj sobie zapisałem, żeby nie zapomnieć, że czytanie książek zwiększa aktywność pierwotnej kory somatosensorycznej. No czyli generalnie chodzi o to, że wpływa na pracę mózgu, na to, że mózg lepiej funkcjonuje i to też pomaga zapobiegać osłabieniu funkcji poznawczych związanym z wiekiem, czyli jeżeli na przykład mamy osoby, które są starsze, no chodzi mi tutaj o osoby po 70 roku życia, po 80, które na przykład zmagają się z demencją, właśnie zmagają się z jakimiś problemami od strony mózgu, które mnie osobiście najbardziej przerażają, w sensie mnie nie przeraża aż tak, nie wiem, czy nowotwór, czy jakieś inne choroby serca i tak dalej, niż jak przerażają mnie choroby związane z mózgiem po prostu i na przykład choroby psychiatryczne. Niemniej jednak właśnie czytanie tych książek pomaga ten proces na pewno wydłużyć, przyciągnąć w czasie albo nawet mu zapobiegać. I to też pokazują świetnie osoby, które właśnie mają 70-80 lat, są na przykład profesorami, wykładają dalej na uniwersytetach, prowadzą swoje firmy i jakby ich mózg funkcjonuje dalej na pełnych obrotach. I tutaj też chciałem właśnie powiedzieć, nie wiem czy powinienem to mówić, bo to dotyczy Billa Gatesa, to jest takie nazwisko, które no nie wiem czy warto wspominać w dzisiejszych czasach, no ale chodzi o to, że ja przez bardzo długi czas bałem się starości, bałem się wieku. W sensie ja miałem takie wrażenie, że do 30 muszę się ze wszystkim wyrobić, bo po 30 już jakby, wiecie, no jest kaplica, nie? Że to już wtedy jest dom, rodzina, dziecko i już jest koniec. I obejrzałem, lecąc do Porto, cały sezon w Umyśle Billa Gatesa na Netflixie jakoś tak i mega mnie zainspirował ten krótki cykl dokumentów, bo to łącznie trwa chyba 3 godziny i mega mnie zainspirowało to, że no taki człowiek jak Bill Gates, że on już powiedzmy do 40 roku życia zrobił multum rzeczy, to właśnie zainspirowało mnie to, że mimo tego, że jest w takim wieku jakim jest, to, że dalej jakby się rozwija, dalej się edukuje, jest coraz mądrzejszy, po prostu coraz więcej wie i jakby dalej pracuje na pełnych obrotach i potrafi robić niezwykłe rzeczy mimo tego, że właśnie ma ten wiek. Już mówię, ja tutaj nie chodzi mi o ocenę, czego on robi, czy to jest dobre, czy nie, bo to nie o tym jest ten odcinek. Chodzi mi o sam fakt właśnie, że po tym dokumencie jakby przestałem się tego bać i nie mam czegoś takiego, że nie wiem, mam jeszcze 2 czy 3 lata takiego aktywnego trybu życia, a potem już będzie kaplica. Kolejny punkt, dla którego warto czytać książki, akurat tutaj fabularne, to jest zwiększona empatia. Dlatego, że poznając wewnętrzne rozterki bohaterów, jak oni przeżywają pewne rzeczy, no, pewne wydarzenia i jak oni się zachowują, to nas uczy empatii, dlatego że jeżeli ktoś nie zagłębi się w ten temat, to zawsze będzie oceniał innych ze swojego punktu widzenia. Po prostu jak on by się zachował, co on by o tym myślał, co on by zrobił w tej sytuacji, ale nie biorą pod uwagę właśnie tego, że ktoś by zrobił coś innego. To jest właśnie ta empatia, której bardzo wielu osobom jednak brakuje w dzisiejszych czasach. I jeżeli ktoś właśnie ma problemy z tym, to według mnie te książki fabularne mogą rzeczywiście pomóc. Dlatego, że mówię, no, poznamy jakby inny punkt widzenia, mimo że jest to no, fikcyjna postać, mimo że jakby te wydarzenia nie miały nigdy miejsca, to dalej jednak możemy coś z tego właśnie fajnego wyciągnąć dla siebie i się czegoś nauczyć. Kolejny powód, dlaczego warto czytać książki, to jest budowanie naszego wewnętrznego słownika. Chodzi po prostu o to, że czytając książki będziemy poznawać nowe słownictwo, będziemy znać więcej synonimów, będziemy mogli się po prostu lepiej wypowiadać, co według mnie jest fajne, dlatego że no, w zależności co robimy, to może nam pomóc na każdej gałęzi życia, bo czy to w pracy, czy w takich relacjach damsko-męskich, czy w relacjach rodzinnych, przyjacielskich, cokolwiek. No, bogaty słownik wewnętrzny dużo potrafi po prostu zmienić, że będziemy mogli też lepiej nazywać niektóre rzeczy, chociażby nawet emocje. I kolejnym powodem, dlaczego warto czytać książki, to jest, że redukują stres. I tu oczywiście, nie wiem, czy filmy, czy granie w gry komputerowe również może redukować ten stres, bo po prostu skupiamy się na czymś innym, aczkolwiek według mnie książki robią to znacznie lepiej, bo no, ja się dużo bardziej czuję odprężony po czytaniu, na przykład przez pół godziny, niż po obejrzeniu jakiegoś odcinka serialu, który trwa załóżmy godzinę. Jakby to zupełnie inaczej traktuję. I tutaj chciałem teraz przejść do tego, co ja wyciągnąłem i wyciągam z książek i tak, no i od tego zaczniemy. To ja przede wszystkim właśnie czytam książki popularno-naukowe i o ile początkowo to były książki związane raczej z tematem odżywiania, treningów, tak jednak bardzo szybko zainteresowałem się tematem marketingu, właśnie budowaniu relacji, psychologii, socjologii i tego typu książki najbardziej lubię czytać, najwięcej przyjemności mi sprawiają i ja czytając te książki zawsze staram się wyciągać jakieś wnioski i w zależności czy to będą takie wnioski w sensie na papierze, bo bardzo długo nie robiłem notatek żadnych, dopiero w tym roku zacząłem robić notatki z książek, których czytam i bardzo to polecam robić. I ja tu zazwyczaj robię tak, że po prostu obok mam telefon z odpalonym notatnikiem i zapisuję sobie jakieś właśnie hasła czy przemyślenia. Oczywiście rozumiem, że ktoś może sobie nie wiem, woli flamastrem zaznaczać albo jakimiś karteczkami, są przylepnymi albo prowadzić zeszyt. No ja bazgrolę aż tylko, więc sobie to odpuściłem, bo po prostu potem bym tego nie rozczytał i też nie lubię pisać. W sensie długopisem, tak no klasycznie, tylko wolę to robić na komputerze czy na telefonie. Dużo szybciej, sprawniej mi to wychodzi i też łatwiej mi to potem no, dojść do tego, o co mi chodziło. Także zacząłem robić notatki z tych książek z takimi najważniejszymi punktami, bo nie ma co ukrywać, większość książek popularno-naukowych można skrócić do czasami jednej strony, czasami nawet do jednego zdania, bo czasami właśnie warto czytać całą książkę i poświęcić jej parę godzin dla jednego zdania, które może dużo zmienić. Bo to się może wydawać, że no, czytamy na przykład to samo cały czas, tylko że przez to, że jest to w inny sposób wyjaśnione, w inny sposób jest poruszony dany temat, to do nas może to nagle trafić. Może być tak, że przeczytamy coś 20 razy od 20 różnych autorów i dopiero ten 20 trafi w nasze gusta, albo może być też tak, że dopiero po 20 nam się połączą te wszystkie kropki, które stawialiśmy wcześniej, albo, bo to tak też może być, że po prostu wcześniej te książki nie były odpowiednie na dany moment w naszym życiu. Bo to też mogę powiedzieć z perspektywy lat właśnie i dziesiątek książek, które przeczytałem, że do niektórych wracałem i miałem zupełnie inne odczucia, mimo właśnie, że to nie były moje książki fabularne, tylko typowo popularno-naukowe. Także warto dać szansę i nie zamykać się powiedzmy na kilka sztuk, dlatego jak ktoś mnie pyta, nie wiem, jakie 5 książek mógłbym polecić w temacie, nie wiem, rozwoju osobistego, no to ciężko mi to zrobić, no bo ciężko mi też powiedzieć, które rzeczywiście miały taki wpływ, a które miały taki wpływ długofalowy. Wiadomo, że były lepsze, były gorsze książki. Od razu teraz powiem, że te lepsze mam w wyróżnionej relacji na Instagramie, także jeżeli ktoś by mnie chciał zapytać, jakie książki polecam, no to tam staram się wrzucać wszystkie, które polecam, bo nie wrzucam tam wszystkich, które czytałem, tylko te, które polecam z krótką jakąś tam notatką, co można z niej wyciągnąć albo dlaczego ją polecam. Ale idźmy dalej, że co ja wyciągam z książek, to przede wszystkim jestem w 100% tego pewny, że gdyby nie wszystkie książki, które przeczytałem, nie byłbym tu, gdzie jestem. Z kilku powodów. Po pierwsze, chodzi o nastawienie, ale o tym zaraz powiem, ale po drugie chodzi po prostu o wiedzę. O wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną, dlatego że z takich książek możemy dowiedzieć się teorii, ale też często są one jako dowód są przedstawione różne historie, które pokazują przykłady wykorzystania danej metody, techniki, czegokolwiek w życiu danej osoby i jak ona to wykorzystała w życiu. Więc ja czytając książki staram się wyciągać rzeczy, które mi mogą pomóc. Czy to w budowaniu biznesu, czy w budowaniu relacji, czy w tym, żebym się lepiej czuł sam ze sobą. To naprawdę jest tego całe mnóstwo, ale tak jak powiedziałem, dla mnie każda następna książka, którą przeczytam, to jest inwestycja i ona mi się po prostu zwraca i to czasami wielokrotnie, bo no przykładowo tak abstrahując, że jeżeli cena książki to jest załóżmy 40 zł, a ja tych książek przeczytałem 100, no to mamy zaledwie albo aż, no zależy jak to ocenia, 4000 zł. Podejrzewam, że wiedza z tych książek pozwoliła mi spokojnie zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych w przeciągu ostatnich paru lat. I dlaczego mi się to udało, a dlaczego są osoby, które czytają te książki, a dalej jakby dalej nic z tego nie mają. No i tu właśnie przechodzimy do tego, że te osoby nic nie robią z tą wiedzą. To jest też według mnie taki problem dzisiejszych czasów i edukacji, która jest promowana. Że my uczymy się przez 11 lat szkoły, czy tam nie wiem ile teraz jest obowiązkowo szkoły, no ale załóżmy 11 lat szkoły, potem jeszcze ewentualnie 5 lat studiów, więc mamy 16 lat nauki i przez 16 lat nauki nie wyciągamy ani grosza z tej wiedzy, którą zyskaliśmy, bo tak naprawdę po prostu zbieramy wiedzę, ale nic z nią nie robimy. I ja bym to porównał do tego, że nie wiem, jakby ktoś zbierał pieniądze, ale one by po prostu gdzieś leżały. W sensie ani by ich nie wydawał na głupoty, ani na przyjemności, ani by ich nie inwestował, no nic by z nimi nie robił. To chyba nie ma nic gorszego, co można zrobić z pieniędzmi, jak nie robić z nimi nic. Naprawdę, no już lepiej chociaż mieć tą przyjemność na jakiś czas, ale no coś z nich mieć. I ja tak uważam właśnie, że tak jest z edukacją i z nauką, że jeżeli uczymy się czegoś, ale nie staramy się od razu tego wdrożyć jak najszybciej w życie, znaleźć jakiegoś punktu, który możemy wykorzystać, to ta wiedza jest bezużyteczna. I tak samo ta wiedza to jest tylko teoria, a my musimy to wprowadzić w praktykę. Od nas zależy, czy my coś z tym zrobimy i zależy od naszych akcji. Więc jeżeli ktoś tylko czyta książki, ale nic z tym nie robi, no to marnuje czas. To jest tak, jakby dosłownie oglądał paradokumenty na Polsacie. Jakby oglądał Trudne sprawy. No oglądaj, no i fajnie. Jakby no, nic to nie wnosi. Zna kolejne historie bohaterów, które się nigdy nie wydarzyły. I to jest przede wszystkim największy chyba problem większości osób, a zwłaszcza tych, które krytykują książki. I tutaj, jeżeli mówimy o krytyce książek, to chciałem przejść do książek na temat rozwoju osobistego, bo też one są właśnie bardzo często hejtowane. Takie słowo teraz coach to jest takie no, negatywne konotacje ma, po prostu źle się kojarzy. Dla nas coach się kojarzy z gościem, który nie wiem, właśnie drze mordę do ludzi, mówi, że wszystko mogą, że nie mają ograniczeń i tak dalej. I no, oczywiście są tacy, którzy no, tak jakby się zachowują, tak się chcą wybić, wyróżnić i no, często oni raczej nie odnoszą sukcesu, tylko po prostu są. Także tak jak w każdym innym zawodzie, że są po prostu ludzie, którzy są i no, nic z tym nie zrobimy. Ale prawdziwy rozwój osobisty i czytanie książek takich rozwojowych przede wszystkim, co mi daje, to, że wprowadzam się w pozytywny stan, że mam coś pozytywnego każdego dnia w momencie, gdy coś takiego czytam. Bo przykładowo, wyobraźcie sobie, że słyszycie dwie historie i odpowiedzcie sobie, jak się czujecie słysząc je. Pierwsza jest taka, że słyszycie nagle historię o tym, że komuś spłonął dom, stracił cały majątek, okazało się, że nie wiem, ktoś z rodziny zmarł. No, generalnie same złe rzeczy. I jak wasz mózg się zachowuje słysząc tą historię, a jak się zachowuje słysząc jakąś pozytywną historię, że właśnie takie historie typu od zera do milionera, że był gość, który nie wiem, był w domu dziecka, ale zaczął się uczyć, zaczął pracować, zaczął kombinować, teraz jest nie wiem, milionerem, pomaga innym spełniać marzenia, jest szczęśliwy, ma domek na Hawajach i codziennie rano sobie pije drinka na plaży, to już nasz mózg zupełnie inaczej działa, mimo że to jest wymyślona historia, nie ma z nami nic wspólnego. To tak jest według mnie z tymi książkami rozwojowymi, że to nie chodzi o to, że czytając tą książkę ja się rozwijam, że wiecie, że moja osobowość nagle wybucha i nie wiadomo kim się staje, tylko chodzi o to, że to jest coś pozytywnego po prostu w ciągu dnia i to nas pozytywnie nakręca i to nas właśnie motywuje, że przez cały dzień możemy słuchać od, nie wiem, bliskich, od szefa, od nauczycielki, od kogokolwiek, że nam nie wyjdzie, że się nie nadajemy, że jesteśmy leniwi i nagle przez godzinę zamykamy się w świecie książki, w której autor mówi nam, że wszystko jest możliwe, że jesteśmy w stanie coś zrobić, że nasze działania mają znaczenie i że możemy wpłynąć na swoje życie i to my je kontrolujemy. To według mnie właśnie pod tym względem te wszystkie książki działają i tak na nie patrzę i tak powinno się na nie patrzeć. I dlatego też tych książek rozwojowych jest mnóstwo, ale wszystkie można by było zamknąć w jednej i nic by nie straciło to na wartości. Ale właśnie nie o to w tym chodzi. To jest pewien taki dziedzina, no ciężko powiedzieć, że to jest nauki, no bo to, no, nie wiem, czy to jest nauka, bo no, nie wiem, czy są badania na ten temat, w sensie wiecie, o co mi chodzi, że matematyka to jest nauka, a czy rozwój osobisty to jest nauka? No ciężko powiedzieć, no, psychologia do niedawna nie była nauką nawet, a to już jest na pewno trochę bardziej rozwinięta dziedzina wiedzy, ale to jest, powiedzmy, taka wiedza, ja to lubię mówić, praktyczna, że to są rzeczy, które się rzeczywiście przydadzą w życiu i jakby na każdym etapie, w każdej dziedzinie, dla każdego. Czy ktoś jest humanistą, czy jest, ma umysł ścisły, czy ktoś jest, nie wiem, mieszka w Polsce, czy ktoś mieszka za granicą, czy ktoś jest taki, to te informacje są uniwersalne i chociażby takie, nie wiem, pozytywne podejście do życia i do świata na każdego dobrze wpłynie, kim by on nie był. I według mnie osoby, które krytykują te książki, po pierwsze albo trafiły na bardzo złe pozycje i po prostu mają złe doświadczenie, albo, co bardziej mnie przekonuje, to w ogóle nie czytały takich książek, albo jeszcze trzecia jest opcja, chociaż nie, jeszcze jest trzecia i czwarta. Trzecia opcja jest taka, że czytają te książki, ale jakby, wiecie, to jest tak, że przeglądają bardziej niż czytają, że to do nich nie dociera, że na przykład jest zadanie jakieś w książce do zrobienia i oni go nie robią, oni po prostu przechodzą dalej, jakby czytają tak jak książkę fabularną, a to jest błąd. Nie powinno się tak czytać książek, które nie są tak do tego, stworzone, no bo to jest tak, jakbyśmy czytali podręcznik do chemii i też go czytali jak książkę fabularną, że od pierwszej strony do ostatniej i elo, nie? No to prawdopodobnie nic się nie zrozumie, nic się nie zapamięta, i tak dalej, a to trzeba po prostu powtarzać i powtarzać to do skutku i wtedy to może mieć znaczenie. I ostatnia opcja to, że są takie osoby, które po prostu tego nie potrzebują, ale to nie jest tak, że one... Ciężko mi powiedzieć, na czym to polega, bo to nie jest tak, że oni się nauczyli tego w życiu czy coś, tylko po prostu są trochę innymi ludźmi. Może tak powiem, że to są po prostu trochę inny typ człowieka, który nie potrzebuje czytać takich rzeczy i rzeczywiście to mu nic nie daje. Ale to nie jest tak, że on jest lepszy pod jakimś względem czy gorszy, jest po prostu inny. I tak samo są osoby, które lubią właśnie, nie wiem, historie motywacyjne, cytaty motywacyjne albo jakieś historie sukcesu, a są tacy, których to zupełnie nie rusza. Tylko to jest pytanie, czy oni tak mają, bo nie mają marzeń? Bo ja osobiście nie znam, no nie, no może, no nie, osobiście tak, osobiście nie znam zupełnie nikogo, kto by jakby się spełniał we wszystkim, co robi, cały czas progresował w życiu i jednocześnie nie czytał takich książek. Raczej każda osoba, którą znam i która to robi, czyta je. Rzadziej, częściej, ale mimo wszystko miała z nimi styczność nieraz. I właśnie po to według mnie są te książki na temat rozwoju osobistego, że one mają pomóc nam po pierwsze właśnie zajrzeć w głąb siebie, ale też pozytywnie nastroić do życia. I to nie muszą być książki. To od razu mówię, że pozytywnie nastrajać się do życia można na różne sposoby i ja każdy polecam, każdy propsuje, a właśnie nie propsuje na przykład oglądania wiadomości w telewizji, bo no, bądźmy szczerzy, co nas obchodzi to, że gdzieś była jakaś katastrofa. W sensie, okej, no to jest jakby problem, to jest smutne, ale koniec końców to nie ma na nas żadnego wpływu i my nie mamy żadnego wpływu na tą historię, więc równie dobrze moglibyśmy jej nie znać i mieć spokój ducha chociażby, żeby potem nie myśleć przez pół dnia o tym, co się gdzieś tam wydarzyło. I tutaj mówię, dla mnie takie pozytywne nastrajanie to jest chociażby nawet słuchanie stand-upu. Ja nieraz miałem tak, że wyszedłem na spacer w gorszym humorze, odpaliłem sobie po prostu na jakiś podcast taki typowo rozrywkowy, stand-upowy, zabawny, żeby się pośmiać, żeby posłuchać właśnie czegoś pozytywnego, śmiesznego i to mnie nakręciło też na resztę dnia albo chociażby na kilka godzin, bo pomogło mi przekierować ten wektor emocji w inną zupełnie stronę. I to właśnie chciałem wam dzisiaj przekazać, że warto czytać książki z bardzo wielu powodów. Trzeba tylko znaleźć te, które nam sprawiają przyjemność. bo nie ma nic gorszego niż męczenie książki przez 2 miesiące, bo nie możecie jej skończyć, bo jest po prostu nudna, ale no macie ją, to nie to warto przeczytać jednak. To nie, serio, albo po prostu przewertujcie te książki i pomińcie niektóre rozdziały i poszukajcie jakichś konkluzji, albo po prostu odłóżcie te książki na półkę i weźcie się za inne, bo no to po prostu nie jest dla was. Może w innym czasie, w innym miejscu ta książka bardziej do was przemówi, ale jeżeli macie takie nastawienie od samego początku, no to jest pozycja nie dla was i po prostu szkoda się męczyć, szkoda czasu. To jest tak jak oglądać film, który jest nudny i wam nie pasuje, a trwa 3 godziny. I tak oglądacie go, no bo musicie przecież w końcu skończyć. Tylko że książki no, wymagają raczej powiedzmy 6, 7, czasem 10 godzin na przeczytanie. Na filmy zazwyczaj w 2 godziny można zamknąć. Więc tu jest też to, że jednak filmy się lepiej ogląda, nawet jak są gorsze. Dajcie mi znać, jakie są wasze przemyślenia na ten temat. Napiszcie w komentarzu czy na Instastory właśnie co myślicie. Możecie też oznaczyć jakąś swoją ulubioną książkę, którą przeczytaliście. I jeszcze raz odsyłam do mojej listy lektur na Instastory. To było tyle na dzisiaj. Pozdro.